Instytutu Kuriera Lubelskiego na najnowszych i najpopularniejszych sportowców naszego regionu. Wzorem lat ubiegłych, drugi raz z rzędu spotykamy się właśnie tutaj i za chwilę redaktor Mariusz Giezek wprowadzi Państwa do arkana troszeczkę tego, co tu będzie się dzisiaj działo, kto zostanie wyróżniony, jakie kategorie, pod czyim patronatem. O tym Mariusz Giezek. Witam serdecznie. Tradycyjnie częścią finałową naszej imprezy będzie odsłuchanie w plebiscycie Kuriera Lubelskiego. W roku będzie to już 53. plebiscyt Kuriera Lubelskiego. Nie wiem, jak do tego dojdzie. Wyróżnimy laureatów w szczególnych kategoriach pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego oraz miasta patronatem Urzędu Miasta Lublin. Proszę Państwa, początek stycznia jest sportowe podsumowanie roku 2013 w takiej Piwnicy. Złota dziesiątka 52. plebiscytu Kuriera Lubelskiego na najlepszych sportowców województwa lubelskiego w 2013 roku. W tym roku też te nazwiska usłyszymy. Pytanie tylko w jakiej kolejności i kiedy. Szanowni Państwo, pora zacząć oficjalną część naszego spotkania. Zapraszam na scenę pana marszałka województwa lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego. I oczywiście prosimy Państwa o brawa. Panie marszałku, ten mikrofon należy do pana. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego mogę dzisiaj z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy zorganizowali dla nas ten 53. plebiscyt Kuriera Lubelskiego na najlepszego, najpopularniejszego sportowca w roku 2014, jak również tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że mamy już 9. galę na najlepszego sportowca. Drodzy Państwo, Samorząd Województwa Lubelskiego przyjął pewną ścieżkę i drogę postępowania, jeżeli chodzi o kreowanie najzdolniejszych i pomoc najzdolniejszym talentowanym sportowcom w naszym województwie. Myślę, że powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu przez marszałka Krzysztofa Hetmana i wyłonienie przewodniczącego pana prezesa Andrzeja Kitę jako przewodniczącego tej Rady oraz zaangażowanie w pracę Rady wiele ludzi z wielu środowisk sportowych działających na terenie województwa lubelskiego. Wytężona praca wypracuje i pokaże ścieżki rozwojowe dla tych najzdolniejszych i myślę, że dzisiaj na progu 2015 roku możemy sobie złożyć życzenia na 2 lata, tego co nam najbardziej potrzeba w na Lubelszczyźnie, jeżeli chodzi o sukcesy naszych sportowców, to myślę, że medale są olimpijskie. Mam nadzieję, że ta pomoc i praca z najbardziej utalentowaną młodzieżą i sportowcami doprowadzi w końcu do tego, że te medale będziemy mieli, tego sobie życzymy. Wycofanie się z czynnego uprawiania sportu pana Krzysztofa Grabczuka świadczy o tym, że już nie mamy szans na medal olimpijski, prawda? Więc, ale jego praca właśnie w Zarządzie Województwa i wspomaganie środowisk sportowych, mam nadzieję, że ma sens i wierzę w to głęboko i będziemy Wasze, proszę Państwa, działania wspierać. Dlatego życzę dzisiaj miłego wieczoru, gratuluję wszystkim tym, którzy zdobyli laury dzisiaj i uznanie dzięki swojej wytężonej, systematycznej, codziennej pracy, treningowi. Gratuluję wszystkim dzisiaj właśnie wyróżnionym laureatom. Gratuluję również trenerom i wszystkim tym, którzy czynią sport coraz piękniejszy i życzmy sobie, byśmy sukcesów naszych sportowców mieli coraz więcej. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie marszałku. Proszę Państwa, zapraszamy również z pana marszałka Krzysztofa Grabczuka, bo za chwilę pierwsza część nagród i będą to wam już. Pan marszałek rozpoczął swoje przemowę od młodzieży, no i dlatego ludzie zaczniemy od honorowania młodzieży. No i posłuchajmy, jaka to będzie kategoria pierwsza?
pierwsza kategoria. Wojewódzki ranking szkół. Wojewódzki ranking szkół. W rankingu szkół za rok 2013-2014 pierwsze miejsca w województwie lubelskim zajęły szkoły. Wśród szkół podstawowych, szkoła podstawowa nr 7 ze Świdnika. Wśród gimnazjum nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego. I wśród szkół ponadpodstawowych liceum ogólnokształcące z Białej Podlaskiej. Pierwsze liceum. Zapraszamy przedstawicieli tych szkół do nas. Zapraszamy dyrektora szkoły podstawowej nr 7 w Świdniku, pana Piotra Bogusza. Panią dyrektor Agatę Sumek z gimnazjum nr 2 w Tomaszowie i Macieja Hetmańczyka z liceum ogólnokształcącego nr 1 w Białej Podlaskiej. A jeśli nie ma tych państwa, to oczywiście przedstawicieli poszczególnych szkół. Pan Maciej Hetmańczyk, Biała Podlaska. Ireneusz Keller, szkoła w Świdniku. I zapraszamy jeszcze przedstawiciela gimnazjum nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego. No i wygląda na to, że nikt z gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim do nas nie dotarł, ale proszę państwa, brawami nagroczmy tych, którzy pracują bardzo dobrze z młodzieżą. Szkoła na tym pierwszym poziomie, na tym pierwszym etapie. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. I kolejna kategoria. Wojewódzki ranking klubów sportowych w sporcie młodzieżowym. Wojewódzki ranking klubów sportowych. Proszę państwa, tu wyróżniono czołową trójkę klubów sportowych w naszym województwie. I tak, na miejscu trzecim Żak Biała Podlaska. Na drugim Cement Gryf Chełm. A na miejscu pierwszym Agros Zamość. I zapraszamy oczywiście przedstawicieli. Żak Biała Podlaska, prezes Waldemar Wiśniowski, Cement Gryf Chełm, wiceprezes Mieczysław Szwaliński i Agros Zamość, prezes Konrad Firek. Zapraszamy. A prezes Konrad Firek od początku tego rankingu, od 1999 roku, odbiera zawsze nagrody za pierwsze miejsca, a grosz za mocny ranking. Przypominam państwu, że to są wyróżnienia pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przyznawane dla szkół, dla klubów sportowych. Nie ma niestety przedstawiciela Żaka, bardzo dziękujemy i brawa oczywiście dla Cementu Gryfa Chełm, dla Agrosu Zamość, ale także dla Żaka Biała Podlaska. Kolejna kategoria. Sport osób niepełnosprawnych. W tej kategorii został wyróżniony zawodnik Spartana Lublin, reprezentant Polski w lekkiej atletyce na Mistrzostwach Europy osób niesłyszących, piąte miejsce w biegu na 1500 metrów oraz medalista Mistrzostw Europy w biegach przełajowych Michał Wojciechowski. Wielkie brawa dla Michała Wojciechowskiego. Zmienia się nasze podejście do sportu osób z niepełnosprawnością. Z wielką radością oglądamy sukcesy naszych zawodników w wielu dyscyplinach. Potrzeba podkreślić osób o różnym stopniu tej niepełnosprawności. Sportowcy z niepełnosprawnością są wśród nas. Bardzo im za to dziękujemy. Bardzo dziękujemy tym ludziom, którzy z nimi na co dzień pracują. Dodam, że Michał Wojciechowski z wielkim powodzeniem rywalizuje również ze sportowcami pełnosprawnymi. Wielkie gratulacje, bardzo dziękujemy, Michał. I kolejna, proszę państwa, kategoria. Zespołowy sukces roku. W tej kategorii kapituła postanowiła wyróżnić to właśnie Mariusz Kogo. Był to rok wyjątkowy dla futbolowych kibiców w naszym regionie. Po wielu, wielu latach posuchy doczekaliśmy się piłkarskiej ekstraklasy. Trudno więc było nie docenić tego sukcesu. Górnik Łęczna, piłka nożna. Zapraszamy kapitana drużyny. Perko Nikitowi. Święty sezon 2013-2014, który zaowocował awansem do T-Mobile Ekstraklasy. Drużyny
drużyna Julia Szatałowa wywalczyła medalas razem z GKS Seniorów, a teraz w Ekstraklasie stosuje się również bardzo dobrze. Mogą być tych kartów pewne Krakowice, ale zaraz Belko Nikitowicz się z tego wytłumaczy, dlaczego jest tak, jak jest. Tylko zapraszamy Cię do mikrofonu. Dobry wieczór wszystkim. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Sportowcom przede wszystkim zero kontuzji. A ja jako kapitan drużyny Górnika Węcza muszę powiedzieć, zmartwić nas trochę, że postaramy się za rok być w tym samym miejscu. Czyli znowu odbierać nagrodę jako fajny sukces. Jako zespołowy sukces. Trzymamy za sobie, trzymamy kciuki. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Drużyna Górnika Leczna awans do finałowania Ekstraklasy w sezonie 2013-2014. Kolejna kategoria. Młodzieżowy sukces roku. Zapraszamy do nas Aleksandrę Wójczyńską, zapaśniczkę sukcesu Kraśni, mistrzyni Europy kadetów, rynkowa medalistka mistrza świata kadetów. Prosiliśmy ją już na poprzedniej gali. Jak się okazuje, to był słuszny wybór, trafny wybór, poszła za ciosem. No i mogą Państwo teraz zobaczyć, co potrafi na wasie zrobić Aleksandra Wójczyńska, niepozorna dziewczyna, prawda? Ale świetna spisująca się już na mapach Polski i Europy. I zapraszamy Cię, Ola, do mikrofonu. Również, mam nadzieję, że się trochę przygotowałaś, a jak nie, to mów to, co czujesz. Ja bym chciała wszystkim podziękować, przede wszystkim trenerom, całemu klubowi i dziękuję wszystkim za to wyróżnienie. Bardzo dziękujemy. Pozostaniecie z nami. W tej kategorii młodzieżowy sukces roku, oprócz sukcesu indywidualnego, mam także sukces zespołowy. A za sukces zespołowy uznaliśmy znakomitą postawę kolarzy Płockiego Mostostalu, którzy w tym roku w kategorii juniorów okazali się najlepszym klubem w Polsce. Ponadto mnóstwo sukcesów indywidualnych, zarówno na szosie, jak i na torze. Promowali specjalność tego Mostostalu Puławy. Zapraszamy do nas przedstawiciela tej drużyny, Grzegorza Habę. A gościmy też z nami oczywiście trenera Adama Wojewódkę, prezesa Tadeusza Rybaka i bardzo mocną grupę. Mieliśmy piękny kolarski rok 2014, sukces Michała Kwiatkowskiego na Mistrzostwach Świata, wygrane etapy Rafała Majki w Tour de France. Być może wkrótce doczekamy się także kolarza z naszego regionu, który będzie w tej czołówce najlepszych kolarzy, Michał Grzegorz, zapraszamy Cię. Witam, dobry wieczór. Nie byłem przygotowany, szczerze mówiąc. Odbierał nagrodę za całą naszą drużynę. Lubimy niespodzianki. Tak. Chciałbym podziękować trenerowi Adamowi Wojewódce, bo to także jest jego sukces. Prezesowi panu Tadeuszowi Rybakowi za to, że wspiera puławski sport nas, kolarzy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu marszałku. Pierwszy blok wyróżnień za nami. No i proszę Państwa, teraz pora do troszeczkę opłonąć po tych pierwszych wyróżnieniach. Zapraszam na naszą scenę zespół Old Jazz Players, który nam dzisiaj towarzyszy. Anna Kotynia, Robert Ślęzak, Antoni Lorenecki, Krzysztof Gajkoś, Janusz Lizer, czyli Old Jazz Players. I panowie, tak w rytmie sportowym Was zapraszam na scenę, bo nie będziemy tutaj robić warszawskiej jesieni jazzowej. O, proszę, to jest właśnie to. Taki klubcik sportowy się przyda i Państwa zapraszam na chwilę z zespołem Old Jazz Players, pani Anna Kotynia, drugi wokalist. Just me, I travel and I know, around with you.
AZS UCS Lublin, prezes Skandariusz Gaber i Sokół Lublin, trener Krzysztof Borec, zasłużony szkoleniowiec, przede wszystkim człowiek, który wychowuje młode pokolenia od lat i ma wiele sukcesów. Jest pan Krzysztof Borec, także dołącza teraz do naszego grona. Wielkie gratulacje z Karpa Lublin, sukcesy w pływaniu we wspinaczce sportowej. To jest dyscyplina, która ma w Lublinie już medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, o Mistrzostwach Polski nie wspomnę. AZS UCS Lublin, klub, który właściwie w wielu sytuacjach wspiera działania lokalnego sportu. Klub, który ma wiele sekcji. Zresztą o AZS-ie UCS jeszcze dzisiaj będzie mowa. A Sokół Lublin to oczywiście zapasy i sumo. To, czym Krzysztof Borec żyje od ponad 30 lat sportowej trenerskiej kariery. Jagoda Mazurek, mistrzyni świata, juniorek w sumo i taka nadzieja nasza, być może na Igrzyska Olimpijskie, może uda się nam kiedyś dotrzeć także jakoś. Bardzo dziękujemy. A teraz Sokół Lublin i Skarpa. Dziękujemy. Proszę Państwa, kolejna kategoria to zespół sukcesy roku. Kapituła oczywiście tym razem rozpatrywała sukcesy sportowców z Lublina i uznała, że takim sukcesem tradycyjnie został złoty medal mistrzostw Polski MKSL z Lublin. Zapraszamy Pana Prezesa. Michał Jastrzębski, prezes MKS Lublin. 18 tytuł mistrzowski w roku 2014. My się tak do tych tytułów przyzwyczailiśmy, proszę Państwa, to wcale nie jest taka łatwa, prosta sprawa, tym bardziej, że w drużynie też doszło do kilku zmian. Obecnie na pierwszym miejscu z przewagą 5 punktów, a w kolejnym zespołem w tabeli Infanty Ręczne MKS Sokołów Lublin. A drugim drużynowym sukcesem roku był również nasz stały odbiorca trofeum. Klub motorowy Gros. Prezes Piotr Więckowski, zapraszamy. Klub motorowy Cross Lublin, drużynowy mistrz polski w motocrossie. Tam ci z Państwa, którzy interesują się sportami motorowymi, wiedzą, że zawodnik tego klubu, Jakub Piątek, uczestniczy w tej chwili w rajdzie Dakar, spisuje się całkiem dobrze. To jest debiut młodego chłopaka mistrza świata juniorów cross country z ubiegłego roku. 41 miejsce było po wczorajszym etapie. Nie wiem, jak dzisiaj ten etap się skończył, ale Kuba spisuje się znakomicie. I panowie, ten mikrofon też należy do Was. Pierwszy zagościł nas na scenie pan prezes Sokołów, ale pierwszy powie pan prezes Sokołów. Zapraszamy. Zapraszamy do mikrofonu pierwszy. Tak, tak. Korzystając z okazji, chciałem podziękować zawodnikom i wszystkim osobom, którzy przyczynili się do tego sukcesu i wspierali naszą. Bardzo dziękujemy, jak zwykle. Bardzo wylewny pan prezes Piotr Więckowski. Myślę, że prezes KS-u Lublin, Michał Jastrzębski, powie nam troszeczkę więcej. Ja przede wszystkim dziękuję całej drużynie. Niestety dzisiaj tylko Asia Trawik mogła przynieść na nasze spotkanie, ponieważ jutro gramy mecz i niestety przygotowania do meczu mają swoje prawa i rytmy przygotowania, co o czym Państwo dokładnie wiecie. Bardzo dziękuję z tego miejsca wszystkim tym, z którymi współpracuję na co dzień, trenerom, panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, całej Rady Miasta, za naprawdę bardzo dobrą współpracę. Naszym sponsorom, naszemu sponsorowi tytularnemu, Sergiusowi Keszentgery, a także wszystkim kibicom, wszystkim tym, którzy nas na co dzień wspierają na Trybunach Polskiego Globusa. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy również. Bardzo dziękujemy. Mistrzostwa Polski, dobra postawa jesienią. Widzę mistrzem, a bardzo niewiele zabrakło naszym zawodniczkom, by awansowały do kolejnego etapu sukcesów, także w roku 2015. Oczywiście życzymy waszym klubom, panowie. Bardzo dziękujemy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna kategoria. Wyróżnienie specjalne jubileusz. No i tutaj mamy w tej kategorii, proszę Państwa, też bardzo ciekawe wyróżnienie. Wspominałem już wcześniej o klubie AZS-u UCS, ale to był też rok jubileuszu właśnie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. I z tej okazji chcemy
wyróżnić wielkiego sympatyka sportu, człowieka, który ten sport wspiera w swoich działaniach, pana rektora, profesora Stanisława Michałowskiego. Zapraszamy pana profesora do nas. Dzięki sportowej pasji pana rektora. Spółka tej uczelni należy do wiodących od lat organizacji z uczelnią, która odnosi największe sukcesy w sporcie akademickim, ale również w sporcie wytrzymowym. A zresztą pan rektor sam się o tym pochwali. Panie rektorze, zapraszamy panu rektorom. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jest mi szczególnie miło, że jest to wyróżnienie z okazji 70-lecia naszej uczelni. Proszę państwa, zeszły rok to było właśnie równe 70 lat od tego, jak rozpoczęliśmy działalność naszej uczelni i mógłbym bardzo, bardzo długo o tej działalności mówić, natomiast bardzo się cieszę, że możemy troszeczkę zrobić na polu sportowym, także jako UNCS i mamy, uważam, bardzo dobre drużyny sportowe. Myślę, że koszykarki są już bardzo znane, ale inne zespoły też. I 2-3 lata temu, kiedy tutaj przed państwem byłem pewnie większości, mówiłem, że na pewno nie było to ostatnie słowo. I myślę, że nie jest nasze ostatnie słowo, ale nie byłoby tego słowa, nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby tej działalności, jeśli chodzi o sport akademicki, gdyby nie nasi wielcy sponsorzy. I w tym momencie chciałem się przed nimi pokłonić, bo bez nich byłoby ciężko. I jeszcze, jeśli państwo pozwolicie, to chciałbym podziękować bardzo miastu rządowym, władzom województwa, bo też bardzo ładnie wspierają sport akademicki. I wreszcie chciałem podziękować wszystkim trenerom, zawodnikom, którzy pracują już naprawdę dosyć ślicznie w naszym klubie. Także serdecznie dziękuję i wielu, wielu sukcesów w tym roku życzę wszystkim naszym sportowcom numer 1. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, ale prosimy jeszcze pozostanie z nami. Bo w ubiegłym roku obchodziliśmy też jeszcze jeden jubileusz, nie my, ale jeden z wielkich pasjonatów sportu, sympatyków sportu, działaczy sportowych. W ubiegłym roku stuknęło 30 lat prezesowania Okręgowego Związku Kowalskiego. Prezesowi Andrzejowi Gicie, zapraszamy panie prezesie. Taka niespodzianka. Wspominaliśmy, proszę państwa, o tych akcentach kolarskich. Był tutaj Grzegorz Kawa z Mostostalu Puławy. Jest sporo ciekawych imprez kolarskich w naszym województwie. To też zasługa tego Związku Kolarskiego. Mieliśmy kiedyś etapy Tour de Pologne. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przez, nie przez województwo lubelskie, kolarze z Tour de Pologne przyjadą. Gratulacje od nas. Okazały pułkę, panie prezesie. Zapraszamy do mikrofonu. Brawa oczywiście, proszę państwa, skupicie państwo dzisiaj tych brawa, ale naprawdę należą się do mnie. Dziękuję bardzo za to, że nie sądziłem, że to może być zauważalne. Ale proszę państwa, zawodnikiem można być przez jakiś okres, a działaczem można być, jak się całe życie. Także zachęcam was również. I się będzie działaczami. Dziękuję. Dziękujemy, a my panu prezesa zapisamy do dalszych działań, żeby nie było odchodził taki jubileusz, jak to jest. 70-lecie prezesowania Okręgu Bardzo dziękujemy panu, gratulujemy jeszcze raz. Dziękujemy panu prezydentowi, panu przewodniczącemu. Zapraszam, proszę państwa, zespół Old Jazz Players, ale chciałbym też państwu przypomnieć, tym, którzy są na dzisiejszej gali, że po tych emocjach związanych z galą, jutro można oglądać piłkarki ręczne i kibicować im o 17 na Globusie, grając z Samborem z Krzew, a futsaliści z SWCS-u grają. Uważam, polski z Kireksem Pożów w niedzielę o 17 też na Globusie. Także jak już państwo po tych wszystkich rytmach dzisiejszej piątkowej czy dzisiejszego piątkowego wieczoru opłoną, to zapraszamy także na imprezy sportowe, a przed państwem Old Jazz Players. Thank you.
proszę Państwa. A za chwilę kolejna kategoria, trochę sentymentalna, można powiedzieć, z drugiej strony. Przecież ci, którzy za chwilę pojawią się tutaj, dostarczali nam takie wzruszenie emocji, że szybko o tym nie zapomnieli. Dowiedzmy się zatem, jaka to kategoria? Kategoria pożegnania. Sportowe perły mężczyzny. A takimi sportowymi perłami mężczyzny bez wątpienia byli ci sportowcy, którzy za chwilę pojawią się Państwa na scenie, a którzy w ubiegłym roku, na przełomie ubiegłego roku, zakończyli przebogatą sportową karierę. Zdobywcy wielu, wielu medali, mistrzostw świata, mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Ale zanim się pojawią, to poprosimy taka, który będzie wręczał statuetki. A będzie pan? Zapraszamy pana marszałka Krzysztofa Kutmana. I patrona tej kategorii, pana Wiesława Szkutnika, firmy Sportico. No oczywiście brawa. Pan marszałek, pan był marszałkiem, oczywiście, bez jest. Opuścił Lublin, na razie podgląda, jak wygląda sport w Brukseli. Mam nadzieję, że trochę ciekawych wniosków wyciągnie również po tym pobycie. No i proszę Państwa, trójka wspaniałych sportowców. I teraz już naprawdę proszę o wielkie, wielkie brawa. Po kolei zapraszamy do nas Małgorzatę Majerek, Daniela Widanka i Jarosława Suskę. Małgorzata Majerek, wielokrotna mistrzyni Polski w piłce ręcznej, świetna skrzydłowa, reprezentantka Polski, znakomita zawodniczka, przez wiele, wiele lat dostarczała wielkich emocji naszej drużyny. Tak wygląda Małgorzata Majerek, witamy Cię Małgosiu. A Daniel Iwanek, mistrz świata w karate tradycyjnym. Aha, Daniel nas zaskoczył. Daniel Iwanek, mistrz świata w karate tradycyjnym, obecnie trener, instruktor. No karate jest na całe życie. Za chwilę pewnie Daniel o tym powie, ale karate tradycyjne to jest taka sztuka walki, taka dyscyplina sportu, którą uprawia się całe życie. No i Jarosław Suska, też wspaniały taekwondoka. Ci z Państwa, którzy, no nie pamiętam dokładnie, ile to było lat temu, w Teatrze Muzycznym zdaje się taki pokaz Jarosława Suski, wspaniały w garniturach, ale to, co potrafił robić na macie, jak pokonywał swoje rywali, jak wykonywał układy techniczne, to jest nieprawdopodobna sprawa. Jarosław Suska. Jaszka być może dzisiaj nie ma, ponieważ obecnie jest trenerem reprezentacji Polski i ważne przygotowania do ważnych imprez sprawiły, że nie był przekonany, czy da radę nam dzisiaj odwiedzić. Widocznie nie da radę. Ale jeśli jest przedstawiciel Radu Lubartów na przykład, to zapraszamy oczywiście na scenę. Jeśli nie ma nikogo, to przekażemy wyróżnienie bezpośrednio laureatów. Mikrofon należy do Was oczywiście. Panie mają pierwszeństwo. Dobry wieczór Państwu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za to wyróżnienie. I przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy przez 20 lat mojej przygody z kilku lat na Lublinie byli z moim klubem, wspierali go na dobre i całe nazwy. Dziękuję bardzo. Małgosiu, ja mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Chciałbym to trzeba wrócić na chwilkę, bo zdecydowałeś się zakończyć karierę. Nie kurciło, żeby jeszcze trochę pograć, przecież ta forma była. Kurciło. Muszę przyznać, że zakończenie kariery sportowca jest trudne. Myślę, że większość sportowców przyzna mi rację, że to jest trudny moment, ale trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ja teraz przechodzę ten etap. Odnajduję siebie. Proszę Was, że wielkie brawa, proszę Was, to na Małgosiu Majerek. Wieczór Państwu, ja również 22 lata ciężkiej pracy, ciężko pracowałem na swoje sukcesy. Widziałem pola oddać pole najmłodszym, też prowadzę zajęcia z tym instruktorem, przekazuję swoją wiedzę. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierały, chciałem podziękować swoim trenerom, koleżankom i kolegom z kadry narodowej oraz tutaj z klubu. Przede wszystkim chciałem podziękować moim rodzicom, którzy też mnie wspierali, a także mojej żonie i mojemu synkowi, który się niedawno począł i otrzymał zawsze dla mnie największe kciuki i za to wszystko chciałem podziękować. Bardzo dziękujemy, Daniel. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa chciałby zacząć trenować karate, no to zawsze jest czas, prawda, Daniel? No to można się zgłaszać. Ja tylko dodam, przychodzą do nas dzieci od 3, ale mamy też grupę 50 plus, grupę rodzinę, także zapraszamy serdecznie do naszego domu. Bardzo dziękujemy i to jest to, proszę Państwa, to jest to. Małgorzata Majerek, Daniel Imanek, Krzysztof Kekman, Wiesław Szkutnik, bardzo Państwu dziękujemy.
No i proszę Państwa, kolejna kategoria. Kategoria dawnych wspomnień czar. Znów zabrzmiało sentymentalnie, prawda? Ale mamy w Lublinie takiego człowieka, który kiedyś dostarczał nam nieprawdopodobnych emocji, wspaniałych sukcesów, ogromnych radości. No i kiedy w roku 2014 polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata, to wydaje się, że to jest idealny moment, by takiego człowieka wyróżnić. Ale zanim go Państwu zaprezentujemy, to poprosimy Panią. Zapraszamy na Panią Martę Cisło, przedstawiciela Radia Miasta Lublin. Pani Marta będzie dzisiaj wręczać wyróżnienie wspaniałemu sportowcowi, jednemu z najwybitniejszych polskich siatkarzy. Człowiekowi, który zdobywał Mistrzostwo Świata w Meksyku. Pamiętamy te wspaniałe gesty radości, to jak cieszył się Tomasz Wójtowicz, bo o nim mowa. Dawny wspomnień czar, Tomasz Wójtowicz. 1960 rok, Meksyk. A później poszło jak płatka. 76 rok, Montreal i Mistrzostwo Olimpijskie. Jeden z najwybitniejszych sportowców Polski, jeden z najwybitniejszych siatkarzy świata. Tomasz Wójtowicz z rąk Pani Radnej Marty Wcisło. Ja pozwolę sobie przygotować od razu mikrofon, bo dla Tomka trzeba go troszeczkę podnieść. Tomku, i zapraszamy Cię. No Ty masz pewnie dużo do powiedzenia. Tomasz Wójtowicz jest komentatorem sportowym nie tak dawno, Mistrzostwa Świata w Polsce. Wielki sukces sportowy. O organizacyjnych sprawach dzisiaj nie mówimy, ale sportowie na pewno tak. Najpewniej troszkę z naszym boku zakręcimy. Dobry wieczór Państwu. Ja długo nie będę mówił, bo wiem, że jesteś ograniczony czasem. Nie, tam to mamy czas. Jak to w telewizji. Ale cieszę się z tego wyróżnienia i cieszę się z tego, że doczekałem, bo 40 lat czekałem na drugi tytuł Mistrza Świata dla polskiej drużyny. Także podwójna radość. Dziękuję. Tomasz Wójtowicz, wspaniała postać polskiego sportu, polskiej siatkówki. No i jesteśmy dumni z tego, że to jest człowiek stąd. Człowiek z Lublina, bardzo się tym cieszymy. Dziękujemy, gratulujemy Tomku, dziękujemy Pani Marcie za wręczenie tej pięknej statuetki. Dziękujemy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma autografu Tomasza Wójtowicza, to dzisiaj można ponad taką zaległość nadrobić. Tomasz Wójtowicz, chętnie Państwu swój autograf na pewno da. Kolejna kategoria. Impreza roku. Zapraszamy do nas najpierw osobę, która będzie wręczała statuetkę, Panią Annę Augustyniak, Urzędu Marszałkowskiego. Sekretarz Województwa Lubelskiego, Pani Anna Augustyniak. No i proszę Państwa. I zapraszamy do nas jeszcze Panią Katarzynę Fijałkowską, patrona tej kategorii. Pani Katarzyna Fijałkowska już się do nas zbliża. Proszę Państwa, sporo imprez mieliśmy w roku 2014, ale tym razem kapituła uznała, że za najlepszą imprezę tego roku należy uznać Kawaliadę. Kawaliada 2014, czyli cykl zawodów jeździeckich odbywających się w Poznaniu, w Lublinie i w Warszawie. Dzięki Kawaliadzie mieliśmy okazję tu w Lublinie poznać arkana sportu jeździeckiego. Mało tego, ten sport zdobył sobie ogromną popularność, ale myślę, że o tym najlepiej powie Pan Dominik Nowacki, organizator Kawaliady z międzynarodowych targów poznańskich. Tak swoją drogą już niedługo, pod koniec lutego, kolejna edycja Kawaliady w Lublinie. Myślę, że Dominik się tym pochwali. A my cieszymy się bardzo z tego, że tego rodzaju impreza jest w Lublinie, że przez 3 dni można oglądać bardzo ciekawe i widowiskowe konkurencje. Dominik. Witam serdecznie. Ja jako jedyny tutaj dzisiaj pojawiający się na scenie nie jestem z tego regionu, nie jestem z Lublina, a jednak jestem przeszczęśliwy, że tutaj przyszło nam organizować jedną z eliminacji kawaliady. Chciałem Państwu powiedzieć, że kawaliady
z ogromnym trudem robimy w Poznaniu, z ogromnym trudem robimy w Warszawie. I nie jest kurtuazją powiedzieć to, że cały mój zespół, w imieniu którego odbieram teraz tę nagrodę, byłby na pewno kładzie głowę za te słowa, że tylko w Lublinie i tylko w tym regionie spotkaliśmy się z takim serdecznym przyjęciem i z taką pomocą, jaką otrzymujemy zarówno z instytucji samorządowych, biznesu, który nas wspiera, bez niego ta impreza by się nie odbyła, ale publiczność i zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają właśnie do Lublina najchętniej. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, z czego Państwo możecie być dumni. W tym roku, latem, Międzynarodowa Federacja Jeździecka do nas się zwróciła z prośbą, abyśmy wreszcie zaaplikowali do nich o to, aby FAI zatwierdził Cavalliade Tour jako oficjalny tour Światowej Federacji Jeździeckich. Takich turów na świecie jest tylko 8, a na wschód od Odry my jesteśmy jedynym dalej, chyba dopiero w Stanach Zjednoczonych, tak szukając po globie, znajdziemy coś, co jest tak bardzo prestiżowym wydarzeniem jeździeckim. A jeździecko jest też dlatego piękne, panie dyrektorze, że to jest jedyna olimpijska dyscyplina, w której panie rywalizują na równi, na tym samym parkurze z chłopakami i często tym chłopcom niestety pokazują, gdzie ich miejsce. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza w piątek, 20 lutego, to już niedługo, na konkurs Venus kontra Mars i wierzę, że w Lublinie właśnie Venus wygra w konkursie w godzinie 20. Dziękuję serdecznie za wsparcie wielu osób, które są na tej sali, bo Cavalliada jest waszym sukcesem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To drugi dnie nie trzeba przekonywać, bo Agnieszka się przekonała do sportu jeździeckiego i z wielką przyjemnością pracuje też przy Cavalliadzie. Zresztą zdarzyło się przy innych zawodach jeździeckich wielkie. Gratulacje Cavalliada 2015 już wkrótce. Warto zobaczyć chociażby konkurs potęgi skoku na przykład, czy Grand Prix, ale także takich najmłodszych jeźdźców, którzy uwijają się na tych konikach aż miło i przyjemnie na to wszystko popatrzy. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy. I kolejna kategoria. Trener roku. Rola trenera jest niewdzięczna, jest ciężka, bo zazwyczaj oznacza ciężką, mozolną pracę. No ale bywa i tak, że przynosi efekt, a wtedy można się pokazać na scenie właśnie podczas takiej gali. Na początek zaprosiłem jednak na scenę osobę wręczającą trofeum. Kamil Balcerek, kierownik działu sportowego Kuriera Lubelskiego. Zapraszamy Kamil. Zapraszamy do nas Kamila Balcerka z Kuriera Lubelskiego. No i proszę Państwa, za moment ogłoszenie wyników tej kategorii. Kapituła 9 gali Wojewódzkiej Gali Mistrzów Sportu uznała, że w tym roku na miano trenera zasłużył Juri Szadałow. Górnik Łęczna. Piłkarzy Górnika Łęczna, który najpierw prowadził drużynę do Ekstraklasy, a teraz dzielnie są poszły na boiskach Kursów Polskiej Ligi. Juri Szadałow, Górnik Łęczna. A Państwo mogą oglądać w międzyczasie takie fragmenty, kiedy piłkarze Górnika wraz z trenerem i kibicami cieszyli się z awansu do Ekstraklasy. To było w maju 2014 roku. Piękne chwile. Panie trenerze, ja wiem, że pan nie lubi stawać przed mikrofonem, ale cóż zrobić? Taka kolej rzeczy. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za wyróżnienie, ale ja myślę, że to wyróżnienie jest bardziej dla naszego klubu, bo bez wsparcia osób, które współpracują obok, trudno osiągnąć jakiś sukces. Ja myślę, że my razem wszyscy się cieszymy z tego, że Ekstraklasa wróciła na Lubelszczyznę i ja myślę, że na długi czas tutaj zostanie. Dziękuję. Trzymamy za słowo, gratulujemy panie trenerze i cieszymy się z naszych sukcesów. Bądźmy z większym szczęściem, może wiosną, bo gdyby jakby kilka pechowych powiedzmy meczów, to pewnie jej pozycja w tabeli byłaby lepsza, choć i tak nie jest, że Juri Szadałow, trener Górnika Łęczna, trener roku 2014. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czas na kolejną kategorię. Człowiek roku. Od kilku lat przyznana jest kapituła Wojewódzkiej Gali Sportu. Tego rodzaju wyróżnienia czasem jest problem, czasem jest nadmiar kandydatów, czasem tych kandydatów jest
trochę mniej, ale w tym roku nam już chyba nie było wątpliwości. Nie było takich wątpliwości, chociaż na pewno dla wielu będzie to zaskoczenie. Na ogół miano człowieka roku, została człowiek bardzo bezpośrednio związany z klubem sportowym, ze związkami sportowymi. W tym roku kapituła uznała troszeczkę, była i troszeczkę innego zdania, ale myślę, że wybór był jak najbardziej słuszny, jak najbardziej trafny, ale zanim powiemy, kto zapraszamy do nas na scenę. No właśnie, zaprośmy tych, którzy wręczą statuetki. Pan Andrzej Kita, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sportu. Przemysław Dermanowicz, firma Consultix. Przemysław Dermanowicz, zapraszamy do nas. Patron tej kategorii. Od razu Państwa uprzedzę, człowieka roku z nami dzisiaj tutaj nie ma, niestety, ale są osoby, które będą mogły za niego tą nagrodę odebrać. No i teraz już możemy ogłosić, jest Przemek Dermanowicz z nami. Tytuł trenera roku, przepraszam, człowieka roku, kapituła przyznała Krzysztofowi Żukowi, prezydentowi Lublina. Zapraszamy pana Krzysztofa Kowalskiego. Myślę, że to przejęzyczenie w jakiś sposób też nam to odzwierciedla rolę pana prezydenta, bo pan prezydent też jest swoistym trenerem, który musi zapanować czasem nad swoją drużyną, nad jednostkami. Gratulacje przede wszystkim za zainteresowanie sportem, za ten wkład istotny nie tylko w infrastrukturę, ale także w kluby sportowe. Coś na ten temat mogliby powiedzieć chociażby przedstawiciele MKS-u Selgros Lublin, ale także innych klubów z Lublina oczywiście. A oficjalnie Krzysztof Żuk otrzymał wyróżnienie w uznaniu za istotny wkład w rozwój sportu w Lublinie, rozwój infrastruktury sportowej, klubu sportowych i sportu szkolnego. A pan prezydent Donowski dziś po raz drugi będzie musiał zmierzyć się z mikrofonem, ale będzie już na pewno łatwiej, Krzysztof, bo tym pierwszym debiutanckim występie już będą się czuję tak ciężko mi troszkę podsumowywać tą nagrodę w imieniu pana prezydenta. Natomiast sam fakt, że tyle się dzieje w obszarze sportu i jak mówię, w inwestycjach i wszystkich działań, które zostały podejmowane, takie wyróżnienie jest tylko dowodem na to, że ten cały trud, wysiłek, wszystkie decyzje były słuszną decyzją i myślę, że to wszystko będzie dalej kontynuowane. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Dziękujemy bardzo, to jest oczywiście wyróżnienie dla Krzysztofa Żuka, ale jeszcze nie także dla całego Urzędu Miasta Lublin za współpracę z klubami sportowymi, za życzliwość i zrozumienie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście Rada Miasta i radni też, którzy są obecni, mają swój istotny wkład, ale ja powiedziałem, że pan prezydent jest trochę trenerem, tak? No, a państwo jesteście też zawodnikami, członkami tej ekipy. Bardzo serdecznie gratulujemy jeszcze raz. No i proszę Państwa, pozostała nam już tylko złota dziesiątka, ale zanim złotą dziesiątkę Państwo poznają, no to jeszcze raz na scenie Old Jazz Players.
macie Państwo 9. Wojewódzką Galę Sportu oraz finał 53. Uniwersytetu Kuriera Lubelskiego i właśnie za chwilę ta najważniejsza część dzisiejszego spotkania. Złota dziesiątka 53. Uniwersytetu Kuriera Lubelskiego na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubelskiego. W tym roku wprowadzone zostały pewne modyfikacje regulaminowe, o których za moment poinformuje Państwa Mariusz. W tym roku redakcja Kuriera Lubelskiego uznała, że warto podzielić głosy na głosy czytelników i głosy fachowców, sportowych autorytetów. 50% głosów oddali czytelnicy Kuriera Lubelskiego, 50% głosów oddała kapituła, który skład weszli między innymi oglądalny tutaj na scenie Tomasz Wójtowicz i takie sportowe asy województwa lubelskiego, jak Marek Kępa, jak Janusz Bożak, jak Małgosia Drunecka, których tutaj gościmy przy stoliku numer 1. Myślę, że też można ich powitać brawami w tym momencie. No i za chwilę, proszę Państwa, poznacie Państwo tych najlepszych sportowców wybranych i przez czytelników, i przez internautów, ale także przez kapitułę. Zapraszamy na scenę redaktor naczelną Kuriera Lubelskiego, panią Sylwię Szec, a także marszałkowski duet marszałka z panią Sławomira Sosnowskiego i wicemarszałka Krzysztofa Karczuka. Proszę Państwa, krótka informacja techniczna. Oprócz Państwa, którzy będą wręczać nagrody, będziemy zapraszali też przedstawicieli sponsorów i to do nich będzie należało odczytanie imienia i nazwiska osoby ze specjalnej koperty, którą dostaną i poinformowanie Państwa o tym, kto zajął określone miejsce w tej złotej dziesiątce. Pani redaktor, prosimy. Dobry wieczór Państwu. W imieniu całej redakcji Kuriera Lubelskiego chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim już nagrodzonym, jak i nagrodzimy za chwilę, ale i wszystkim uczestnikom naszego festiwalu na najlepszego i najlepszego sportowca Lubelszczyzny. Nic nie jest dane ludziom bez trudu, powiedział kiedyś Horacy i miał rację. A uczestnicy naszego festiwalu są tego żywym dowodem, bo właśnie ich praca, ich trud, ich wytrwałość doprowadziła ich do sukcesu. I tego serdecznie im gratuluję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani redaktor. Zapraszamy do nas także pana Stanisława Pizonia. Pan Stanisław Pizon rozpocznie informowanie o tym, kto w tym roku znalazł się w dziesiątce laureatów plebiscytu Kuriera Lubelskiego. Koperta już przygotowana, pan Stanisław Pizon, będzie Kolonia KP. Znakomite lody. I za chwilę dowiemy się, poprosimy pana, panie Stanisławie o otwarcie koperty, o podejście do mikrofonu, odczytanie. I zapraszam pana do mikrofonu. Oczywiście, proszę państwa, na początek miejsce 10. Myślę, że broń Boże, nie jest to koperta z nazwiskiem laureata pierwszego miejsca, bo spalilibyśmy całą imprezę. Trzeci plebiscyt Kuriera Lubelskiego, miejsce 10. Jan Świtkowski, Skarpa Lublin, Uwaga. Wszystko się zgadza, proszę Państwa. Jan Świtkowski, Grubak Skarpy Lublin. To nasza największa nadzieja na medal olimpijski po Konradzie Czerniaku, który niedawno przewiózł się na Zbysławę w Katowicach. Jan Świtkowski na 200 metrów z tyrem zmiennym świetnie też prezentował się w zawodach grappli. Jan Świtkowski, Skarpa Lublin. Janku, zapraszamy Cię oczywiście do mikrofonu. Dobry wieczór. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do mojego sukcesu. No i przede wszystkim kibicom, którzy zdecydowali się na mnie oddać głosy. A Państwu życzę udanej zabawy. Na kolejne miejsce 9. O tym, kto to miejsce zajął, poinformuje nas prezes z Narodowych Targów Lubelskich, pani Krystyna Grajek. Sportowca, który zajął miejsce 9. Miejsce 9. Andrzej Jaros, Zamość, Lekka Atletyka. Bardzo dziękujemy. A to zapraszamy na mnie. Dziękujemy.
ekipy, która odbyły się w Zurychu, był najmłodszym zawodnikiem drużyny biało-czerwonych. Bardzo dobrze prezentował się także w wielu innych zawodach w ligach krajowych i zagranicznych. W 2014 roku dla rekordu życiowej na 200 i na 400 metrów. A ja dodam, że pani Urszula to również laureatka Instytutu Kuriera Lubelskiego z 10 lat. Niedaleko pada ja tylko o dłoni, pani Urszula zresztą. Ja powiem tak, że serdecznie witam wszystkich. To wielki zaszczyt, że dzisiaj mogę stać na tej scenie i powiedzieć do Państwa parę słów. Bo dokładnie 31 lat temu zajęłam drugie miejsce w plebiscycie. Nie wierzę. Tak. Że nie wierzę. Że drugie, czy 31 lat temu? 31 lat temu. Pani Zegarz, szanowni. Oczywiście dumna jestem z sukcesu mojego syna, ale jeszcze trzy osoby mogą mieć powód do dumy. Po pierwsze mój mąż, który jest trenerem Jędrzeja. Proszę się pokazać, panie mąż. Po drugie pani dyrektor Warta, absolwentem gimnazjum nr 16. Brawa dla pani dyrektor i dla gimnazjum nr 16. I po trzecie pan rektor Uniwersytetu UMCS, ponieważ Jędrek studiuje na czwartym roku na Wydziale Ekonomicznym. No i wszystko, proszę Państwa, pięknie się układa, prawda? Gimnazjum nr 16, UMCS, medal Mistrzostw Europy, 9 miejsce w plebiscycie. I to jest dopiero początek. A w imieniu Jędrka chciałam podziękować kapitule, chciałam podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali głos na Jędrka oraz szefowi klubu, panu Piłkowi, za to, że ciągle wspiera. I nawet po konkluzji 3 lata temu dał jeszcze szansę dla Jędrka. Dziękuję bardzo. Życzenie dalej zawodowi. Brawa także dla pana Konrada Wilka. Bardzo dziękujemy pani Urszulo. Proszę pozostać z nami. No i czas na kolejne miejsce. Zapraszamy na nową scenę pana prezesa Romana Rynkiewicza. Dziękuję pana klasy. Też dziś pan prezes odczyta na nazwisko laureata miejsca 8. Kiedyś jak ja otwieram to kwartierę, każdy nam stawał. Miejsce 8, Grzegorz Bonik, Górnik Węższa, Pilna Mazur. Kolejny wyróżniony dziś przedstawiciel Górnika Węższa. To była bez wątpienia runda Grzegorza Bonina. Mówię tu o tej rundzie w pierwszej lidze, kiedy drużyna awansowała jesienią. To jest Grzegorz Bonik. Swoimi znakomitymi dryblingami, akcjami, podaniami stwarzał kolegę na okazję. No i dzisiaj w bardzo sympatycznym towarzystwie Grzegorz Bonin na naszej scenie. 9 goli w poprzednim sezonie, wielkie gratulacje. No i przede wszystkim bardzo dużo dobrych spotkań. Jeden z kluczowych zawodników drużyny trenera Julia Szatałowa. Trudno dziś wyobrazić sobie ten zespół bez Grzegorza Bonina. A ci z Państwa, którzy mieli okazję oglądać grudniowe zwycięstwo nad Legią Warszawa 3-1, no też przekonali się, jaką wartość tego zespołu ma Grzegorz Bonin. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy oddawali te głosy na mnie, bo jestem za to bardzo wdzięczny, a chciałem również podziękować sztabowi szkoleniowemu, że doprowadził mnie do takiej dyspozycji, zarządowi, że mi zaufał, a przede wszystkim też chłopakom, bo dzięki nim jest ta nagroda, bo to wiadomo, jest drużynowy sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Grzegorz, Córcia Cię oglądała na Ogląda Córcia? Tak, ogląda zawsze. Jest na stadionie czy przed telewizorem? Niestety na stadionie nie, bo jeszcze jest młodsza córka w domu, także z żoną aktualnie siedzi, także przeważnie przed telewizorem. A ocenia formy tatusia? No jeszcze nie, jeszcze nie. To czyli Grzegorz Bonin, miejsce 8. Prosimy o pozostanie Grzegorz z nami. I zapraszamy do nas pana Łukasza Wójcika z firmy EMU Sport. Informuje nas o tym pan Łukasz Wójcik. Miejsce 7. Katarzyna Krawczyk, cel Grywkach, zapasy. Związał walkę o brąz, ale od wielu lat jest najlepszą zapaśniczką w Polsce. Potwierdziła właśnie supremację na krajowych matach, zdobywając w tym roku tytuł mistrzyni Polski. Proszę.
Proszę Państwa, ile mamy wypowiedź Katarzyny Krawczyk? Udało nam się ją nie tak dawno nagrać podczas jednego z treningów i za chwilę usłyszą Państwo Katarzynę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę z Państwem uczestniczyć w tej uroczystości. Aktualnie przygotowuję się do najbliższego sezonu, bardzo ważnego dla mnie, tegoroczny Mistrzostwa Świata, to pierwsza kwalifikacja. Przebywamy na zgrupowaniu w Wiśle. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim czytelnikom Kuriera Lubelskiego za oddane głosy, za to, że po raz kolejny mogłem znaleźć się w gronie laureatów plebiscytu na najlepszego sportowca Lubelszczyzny. Katarzyna Krawczyk, Cement Dyrektor. Panie trenerze, czy Pan ma coś do dodania w związku z tym? Chciałbym powiedzieć, że będziemy robić wszystko, żeby na tej olimpiadzie być. I bardzo na to liczymy i życzymy takich sukcesów. Katarzyna Krawczyk, miejsce 7. A o tym, kto zajął miejsce 6, poinformuje pani Beata Pękala z kierownik salonu Triumf. Zapraszam. Miejsce 6, Ewa Winter, Unia Kubieszu, podnoszenie ciężarów. Bardzo dziękuję, zapraszamy klubowego trenera, Ernesta Karnowskiego. Aktualnie Ewa przebywa za granicą. Pierwszy krążek wśród seniorów wywalczony na międzynarodowej arenie. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem w zastępstwie. Ewa bardzo żałuję, że nie może być z Państwem. Sprawy osobiste nie pozwoliły jej na to. To jest kolejny raz, gdzie Ewa jest w gronie laureatów. Najlepszych, najpopularniejszych sportowców Kuriera Lubelskiego. Ja myślę, ja nawet jestem pewien, że chyba jeszcze nie raz wystarczy nam sportowy pomoc. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Proszę pozostać z nami, panie Leszku. A zapraszamy do nas przedstawiciela firmy Skok, pana prezesa Gumiła Krzyszaka, patrona. Koperta już w rękach pana prezesa. No i czekamy na to, kto zajmie miejsce piąte. Miejsce piąte, Joanna Grabik. Joanna Grabik. W tym roku zdobyła z MKS-em Sekre swoje pierwsze mistrzostwo Polski. Podstawowa zawodniczka lubelskiego klubu. Oglądaliśmy ją także w bardzo dobrej dyspozycji w meczach Ligi Mistrzów, a także na mistrzostwach Europy ostatnich, w których uczestniczyła Joanna Grabik. Tam od początku znalazła znany trenera Kima Rasmussena, ale jak już wchodziła na boisko, to rzeczywiście prezentowała się świetnie. Ważny, silny punkt zespołu mistrzów Polski, Joanna Grabik. Przypominamy sobie piękne lata i mecze z udziałem tych dwóch znakomitych zawodniczek. To można by jeszcze kilka nazwisk wymienić, między innymi Małgorzatę Majerek, Izabelę Kuchacz, Magdalenę Chemicz. Aż boję się kogoś pominąć, ale to rzeczywiście był piękny czas lubelskiej piłki ręcznej. Zapraszamy na scenę pana Tadeusza Rybaka, prezesa. Na razie ma ważne zadanie do wykonania. Miejsce czwarte zajęła go Justyna Marciniak.
Miejsce czwarte jest Tyla Marcina, zawodniczka lubelskiego klubu karate w Krakowie. Zaskakiwa się do trochę od tyłu. Justyna Marciniak w całej swojej okazałości, krasie. Nie tak dawno ucieszyli w tej sceny. I zapraszam cię oczywiście do scena. Dobry wieczór, szanowni państwo. Chciałam bardzo podziękować za to wyróżnienie. 2 lata temu było pierwsze miejsce, dzisiaj 4. Też bardzo ładna cyfra. Chciałam podziękować szczególnie wszystkim kibicom, którzy dali na mnie głosy. Bardzo na nich liczę, cieszę się, że mnie wspierają. Oraz osobom, które są ze mną na co dzień, czyli trenerowi Andrzejowi Maciejewskiemu, mojej siostrze Basi Marciniak oraz mojemu tacie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i życzę się pańskiej zabawy. Dziękuję. Justyna, ja wiem, że 4. miejsce to jest najgorsze dla sportowca, bo zawsze jest tuż podium, ale myślę, że w tak dobrowym gronie to nie jest żadna ujma, to jest sukces. Tego sukcesu oczywiście ci gratulujemy, a przechodzimy już, proszę państwa, do podium. A na podium, na miejscu 3, no właśnie, o tym powie Edward Sidorów. No właśnie, no zobaczymy teraz i dowiemy się, kto grał i wygrał 3. miejsce na listycie kuriera lubelskiego. Dobry wieczór państwu. 3. miejsce Jakub Piątek. Jakub Piątek, drugi zawodowy krasnoludzki na najniższym stopniu podium w naszym plebiscycie. Proszę państwa, człowiek jest jego brat, natomiast to nie jest na pewno Kuba, ale proszę się nie martwić. Za chwilę państwo Kuba usłyszą też. Przypomnijmy, że Kuba jest w tej chwili i bierze udział w rajdzie Dakar i spisuje się tam naprawdę znakomicie. A w roku 2014 za najważniejsze osiągnięcie należy uznać Mistrzostwo Świata w cross-country w kategorii junior, wywalczonej właśnie przez Kubę. No teraz posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia Kuba bezpośrednio z rajdu Dakar. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło być w 10 najlepszych sportowców Lubelszczyzny. Chciałbym bardzo mocno podziękować państwu, którzy braliście na mnie głos. Ja niestety nie mogę być teraz z państwem na gali. Jestem w Argentynie, gdzie startuję w rajdzie Dakar, ale życzę państwu szampańskiej imprezy. To był Kuba Piątek, ale ja bardzo chętnie posłucham też zapraszam cię do mikrofonu. Dobry wieczór państwu. To ja może jeszcze zakomentowałem kilka rzeczy. Przede wszystkim chciałbym podziękować jeszcze raz kibicom, którzy oddali na Kubę głosy, ponieważ tak ostatnie miejsce pokazuje, że jest potrzeba sportów motorowych na Lubelszczyźnie. Klubowi KM Cross i sponsorom za wsparcie w tym sezonie. Grupie Ordin za to, że zaufali Kubie i zaoferowali miejsce w swoim zespole. No i przede wszystkim rodzicom, najwierniejszym fanom, którzy zawsze wspierali przez całą karierę Kubę. I oczywiście na sam koniec samym. No oczywiście, jak się mówiło, brat to zawsze brat, prawda? Czasem musi zjeść różne kubary. Nie wiem, czy jest pani mama Kuby, bo tato jest razem z nim w Ameryce Południowej, ale wielkie gratulacje jeszcze raz na Kuby Piątka. Tak zapytam jeszcze Bartek, czy ty wiesz, które miejsce dzisiaj Kuba zajął na tym 5. etapie? Dzisiaj był 42 i w klasyfikacji generalnej podskoczył o 3 pozycje z 30. No i wielkie brawa, proszę państwa. To jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Pamiętajmy o tym, że to jest debiutant zawodnik bardzo młody, jeszcze niedoświadczony, jedzie w najtrudniejszym chyba terenowym rajdzie, jaki można sobie wyobrazić. O tym, kto zajął miejsce drugie, poinformuje nas Andrzej Gita, po raz trzeci na scenie, ale teraz już jako patron kategorii. Pan Andrzej Gita, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, dziś wyróżniony 30-lecie pięknej jubileusz. A teraz, panie Andrzeju, proszę nam odczytać nazwisko laureata, który zajął miejsce drugie, no i wtedy już prawie wszystko będzie jasne, proszę państwa. Drugie miejsce zajmuje Konrad Czerniak. Zapraszamy mamę Konrada, panią Barbarę.
Ona już kilka razy odbierała nagrodę za Konrada. Proszę Państwa, pływak jeszcze Wisły Puławy, bo wiemy o tym, że w grudniu Konrad zmienił barwy klubowe. W pięknym stylu wywalczył w stolicy Niemiec w Berlinie. W tym roku był mistrz Europy Seniorów na swoim koronnym dystansie 100 metrów z trenerem Andrykowym. Podopieczny trenera Papusza Kizierowskiego w berlińskim czempionacie dorzucił go na srebro na 50 metrów z trenerem dowolnym. 25-letni puławianin świetnie prezentował się także w zawodach Pucharu Świata. I z tego co mi wiadomo, to chyba ląduje właśnie teraz na pięciu okrągłe Mama nas poinformuje, bo przecież jutro jest plebiscyt, finał plebiscytu przeglądu sportowego telewizji polskiej. A my mamy jeszcze dla Państwa wypowiedź Konrada Czerniaka, zanim opowie nam coś, co się jego sukcesem ma. Witam serdecznie wszystkich. Niestety nie mogę przebywać na plebiscycie. Jestem w tej chwili w Madrycie, trenuję. Więc to jest bardzo ważny okres dla mnie przygotowawczy, ponieważ szykujemy się na Mistrzostwa Świata. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim sympatykom pływania i tym osobom właśnie, które mnie wspierają oraz które oddały na mnie głosy w plebiscycie. Też chciałbym pogratulować sportowcom występującym na gali i życzyć im sukcesów. No i wszystkim oglądającym składam noworocznych życzeń, dużo szczęścia wyników w sporcie i w życiu prywatnym. To był Konrad Czerniak, brawa dla Konrada. Panie Konrado, Konrad będzie jutro na finale plebiscytu przeglądu sportowego i telewizji polskiej? Tak będzie i z tego co wiem, właśnie około 20 ma przylot. Gdyby się nie przesunął ten przylot, bo miało być, że będzie do południa, to pewnie byłby na gali. Ja sobie jeszcze pozwolę pana złożyć, bo państwu przekazać życzenia, ale jeszcze też napisał do mnie, co chciałbym jeszcze przekazać i przeczytać sobie, żeby to zabrzmiało od niego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć na gali. Chciałbym bardzo podziękować za nominację oraz wszystkie oddane głosy. Być wśród najlepszych sportowców Lubelszczyzny to dla mnie wielki zaszczyt oraz motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Dziękuję wszystkim kibicom oraz sympatykom pływania, a w szczególności tym osobom, o których się nie mówi, bądź nie chcą, aby o nich mówić za to, że potrafią pomóc i podać pomocną dłoń w ciężkich chwilach. Gratulacje wszystkim nominowanym oraz całej dziesiątce. Pozdrawiam, Konrad. Bardzo dziękujemy. Konrad Czerniak, prosimy panią Barbarę, pozostanie z nami na scenę, bo proszę państwa, pozostało już tylko jedno, najważniejsze na dzisiaj rozstrzygnięcie. Zapraszamy do nas pana Łukasza Kępę, dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego PGE Polska Grupa Energetyczna, partnera generalnego naszej gali. Panie Łukaszu, przypadnie panu w udziale. Dzisiaj ogłoszenie zwycięzcy 53. plebiscytu. Szanowni państwo, miejsce pierwsze zajął pan Paweł Fajny. Paweł Fajny. Myślę, że inaczej być nie mogło. Ta walka o pierwsze miejsce musiała się utrzymać między Pawłem Fajnym a Konradem Czerniakiem. Zapraszamy pana Janusza Baśko, wiceprezesa Roku Zamość. Pan Konrad Firek już zawsze odbywa, więc tym razem troszeczkę odmiany. To jest gorący czas także dla Pawła Fajtka. Nie udało nam się niestety Pawła nagrać, on w tej chwili przebywa bardzo daleko, zdaje się, w Republice Południowej Afryki trenuje. Ale jak zwykle wielkie gratulacje dla Pawła, który przypomnijmy, świetny styl wywalczył w sumie tytuł wicemistrza Europy Seniorów w rzucie młodym. Przegrał tylko z Krystianem Parsem, obrońcą tytułu i mistrzem olimpijskim. Złoty. Poprawił do siebie roku 13-letni rekord polski należący do Szymona Żółkowskiego. Obecnie miało się 83 metry i 48 cm. Panie prezesie, zapraszamy. Cóż, witam państwa, pewnie całe środowisko sportowe mężczyzny jest zawiedzione, że nie ma króla polowania prawda do nowego rata. Powiem państwu tak. Między wierszami, że w klubie trwały gorączkowe poszukiwania po zespołstwie zbliżonego gabarytami przynajmniej. Udało się chyba średnio. Niemniej jednak, no cóż, tak już poważnie mówiąc, państwo znacie reguły wielkiego sportu, prawda? Na najwyższym poziomie wykuwa się formę teraz właśnie w zimie, kiedy nie ma sprzyjającej pogody, no a bardziej sprzyjająca pogoda jest nie
Robert Gała, pewnie też, ale Paweł jest z Portugalii, gorąco Państwa pozdrawia. Paweł obiecuje dużo, też sobie dużo obiecujemy, bo nim jest jeszcze zawodnikiem bardzo młodym i na pewno jeszcze wszystko, co najlepsze do przebiegu. Dziękuję Paweł za to, że dostarczył tyle wzruszeń i obiecujemy Państwu, że to nie koniec tego serialu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę teraz Państwa o ustawienie się do pamiątkowych zdjęć, o to, żeby te zdjęcia mogli zrobić. Proszę Państwa, w tym momencie musimy pożegnać już widzów TVP Lublin, bo nasza transmisja dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy. W niedzielę magazyn sportowy o 22.25. Jeszcze reminiscencje tego plebiscytu, ale oczywiście ta gala jeszcze się nie kończy. Jeszcze mamy dwa akcenty tu już dla Państwa bezpośrednio. Natomiast teraz już pięknie się kłaniamy widzom TVP Lublin. Gratuluję. A to jest, proszę Państwa, złota dziesiątka plebiscytu, 53. plebiscytu kuriera lubelskiego na 10 najlepszych i najpopularniejszych sportowców naszego województwa. Jan Świtkowski, Andrzej Jaros, Grzegorz Bonin, Katarzyna Krawczyk, Ewa Mizda, Joanna Drabi, Krystyna Marciniak, Jakub Piątek, Konrad Czerniak i Paweł Fajnek, zwycięzca tego rocznego plebiscytu. Proszę Państwa, zapraszamy do nas jeszcze pana dyrektora Jarosława Szymczyka z Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mikrofonem. W imieniu Wojewody Lubelskiego pana Grzesia Pinka chciałbym serdecznie pogratulować dzisiejszym laureatom, życzyć następnych pięknych sukcesów do tego, żeby Państwo rozstawiali województwo lubelskie i myślę, że nie zabraknie nam emocji w roku 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu, że dołączyli jeszcze tak wiele, natomiast złotą dziesiątkę jeszcze prosimy o pozostanie. Dziękujemy ślicznie. Oczywiście nieubocznym atrybutem tej gali jest ksiądz Jan Kiełbasa. Rekursyjnie 3 minuty. Będę szarpał, szanowni Państwo. Czas krótki, ale chciałbym powiedzieć to, co czuje moje serce. Witam wszystkich serdecznie. Kochani, w tej rodzinie ludzi sport. To są wszyscy, którzy sport kochają. Zawodnicy, trenerzy, działacze, sponsorzy. Bez tych ludzi nie było sukcesu. Ten plebiscyt jest i ta gala jest taką duchową uczą dla nas i sportu. Tym wspaniałych zawodników, ludzi, gości. Piękna historia lubelskiego sportu. Raduje się serce, kiedy słyszymy o sukcesach. Tak w sporcie w życiu. Są sukcesy, porażki, dziś nagrodzeni, nominowani, laureaci, wyróżnieni, tyle osób. Za wyróżnionymi, ile osób zaangażowanych. Te wyniki, które świadczą o wielkim duchu ludzi młodych, są oparte jego pracą, trudem, medale, wyróżnienia. I nie tak mi się kryje ludzkiego wysiłku. Zawodników, trenerów, także rodzin tych zawodników. Dziś chciałbym wszystkim kochani podziękować. Najpierw laureatom, nominowanym, wyróżnionym. Cieszymy się, że coraz więcej dzieci włączonych w sport. Dziękujemy panu marszałkowi, panu prezydentowi, panu wojewodzie za to, że wspierają sport już w szkołach. Raduje się moje serce, że szkoła podstawowa Świętego Majora Bartkiego zajęła pierwsze miejsce. To również dla mnie. Tam były początki mojej pracy w Lublinie na przestrzeni Świętego Jana Pawła II. Więc teraz pragnę wręczyć wam, kochani, tej gali wraz z moją wyrzutką, ale także modlitwą dla wszystkich, które sobie serca, które zbiera modlitwę. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, wiele ciepłych słów padło z ust księdza Jana Kiełbasy, ale myślę, że też przyszedł już czas, żeby oprócz tej wody i soczku coś wjechało na Państwa stoły. Myślę, że już Państwo wodę już długo.
Więc czas najwyższy, żebyście Państwo też teraz powspominali trochę ten rok 2014, czego gorąco Państwu życzymy, dziękując za przybycie na dzisiejszą radę. Bardzo dziękujemy. Tomasz Jeszcza. Dziękujemy. Do zobaczenia.